Szanowni Państwo, zapraszam Was na kolejny Pogłębiarka Podcast, znów z doktorem Stanisławem Radoniem, badaczem medytacji. Uderzymy w temat, czy w mindfulness może występować doświadczenie Boga, czy ono jest właściwie przeciw doświadczeniu Boga i przeciw temu, co się dzieje w medytacji chrześcijańskiej. Warto posłuchać odpowiedzi księdza doktora Stanisława Radonia. Czy medytacja chrześcijańska może paradoksalnie oddzielać nas od Boga? Tam jest bardzo ciekawe sformułowanie, bardzo ciekawe spostrzeżenie księdza doktora na ten temat, jak rozwijać się cały czas w drodze duchowej i bardzo wiele ciekawych informacji na temat tego, co się dzieje pomiędzy rzeczywistością, która jest nazywana mindfulnessem, a pomiędzy tym, co w chrześcijaństwie jest nazywane modlitwą nad Słowem Bożym czy medytacją chrześcijańską. Kolejna, mam nadzieję, niekontrowersyjna, ale jednak budująca rozmowa. Zapraszam bardzo serdecznie. Daniel Wojta. Stanisławie, kolejne nasze podejście do tematu po różnej burzy komentarzy zrozumiałych i niezrozumiałych medytacji. To, co, do czego zostaliśmy wywołani, to do pytania, czy w medytacji, w mindfulnessie jest Bóg i gdzie jest Bóg, czy w ogóle jest? Tak, to było kluczowe pytanie. Rzeczywiście dziękuję wszystkim, którzy pisali. Oczywiście tym, którzy chwalili, ale zwłaszcza tym, którzy widzieli zastrzeżenia, że tu nie ma miejsca na Boga, że w ogóle gdzie na pogłębiarce jakieś takie herezje uprawiamy. Znaczy pogłębiarka, nie tylko ja. Znaczy, doceniam te wszystkie przeczytałem, zapisałem, kilka razy grupowałem, przesłałem Danielowi, także naprawdę jestem bardzo wdzięczny. To pierwsze moje zdanie. Dziękuję wszystkim za te, zwłaszcza komentarze, również krytyczne, zwłaszcza te, że na to pytanie, czym jest medytacja, to nie odpowiedziałem, bo się zapętliłem tak, że się w pale nie mieści. Ale to odpowiemy jeszcze na ten temat. Tak jest. I zacznę właściwie tak, zanim odpowiem dokładnie, gdzie ten Bóg jest, to zacznę właśnie, żeby chrześcijanie zwłaszcza zrozumieli, jakie mamy te różne techniki. Jest właściwie 5 technik. Jedna to jest właśnie modlitwa, która traktowana jest jako mówienie, czyli mantra, jak to wschód rozumie, albo rozmyślanie, tak jak coś tam myślimy, wyobrażamy sobie. To jest jedna technika, z tym, że ona się różni od tych wszystkich innych medytacyjnych tym, że ona zwiększa taką aktywność systemu takiego defaultowego tak zwanego mózgu. Natomiast wszystkie inne techniki, one osłabiają działanie tego i gadatliwości umysłu. To ale modlitwa... Stanisław, mówisz o 5 technikach, które są w chrześcijaństwie, czy w ogóle? W każdej technice medytacyjnej, w każdej. Nawet poza chrześcijańskiej. Nawet buddyjskiej, natomiast na pewno jest głównie w chrześcijańskiej. My głównie, jeśli mówimy medytacja, czy nawet kontemplacja, rozumiemy jako rozmyślanie. To jest pomieszanie pojęć, nie? Ale jakby ja precyzuję. Rozmyślanie to jest myślenie. Wyobrażam sobie, coś mówię i tak do siebie i w ogóle to jest idę na spacer, układam sobie w głowie to, co mi powiedziała dokładnie właśnie żona. Tak jest, tak jest, tak jest. I na modlitwie też sobie gadam, tam mam swoje wyobrażenie Pana Jezusa, coś tam gada. Zwracam się do Niego, tak. Do Niego, tak. Są to różne. Nie chcę w szczegóły wchodzić, jak się różnią te ileś 6 typów modlitwy, ale to głównie traktujemy, że to rozmyślanie. Drugie, skupianie uwagi, czyli skupiam się na oddechu, na słowie, na czymś, nie? To, czy na jodze, czy czymkolwiek innym. To jest technika, która polega na tym, żeby uspokoić umysł. Na czymś staram się skoncentrować więcej albo mniej. Trzecia technika to jest typowe dla mindfulness, ale to nie tylko typowe dla mindfulness, bo to jest też dla chrześcijaństwa. Otwarte monitorowanie, czyli oprócz skupienia się na oddechu jeszcze słucham. Słucham, co się dzieje. Słucham, na przykład na mszy słucham tekstu, czy podczas modlitwy. Odczuwam różne dźwięki i jeszcze widzę te rozproszenia. To jest tak zwane otwarte monitorowanie. Trzecie to jest elementy motywacyjne, czyli właśnie na przykład w buddyzmie jest to współczucie czy miłująca dobroć, u nas jest osoba Jezusa Chrystusa. Czyli to jest taka wartość no, największa, która mnie motywuje do tego, żeby się praktykować. I piąta część
to już bardziej dotyczy najwyższego poziomu kontemplacji, jak my rozumiemy, świadomość niedualna. Czyli można powiedzieć, że ja się zupełnie oddzielam od swoich myśli. Nie? W mindfulnessie ja jeszcze zauważam te moje myśli, identyfikuję, a tu już w ogóle, tylko podkreślam, że to nie jestem ja, to jest tylko myśl, to jest tylko, czyli to jest jakby najwyższy poziom, w którym zanika w ogóle myślenie, odczuwanie, identyfikacja ze sobą. To jest, my to rozumiemy jako kontemplację. Oczyszczenie zmysłów, jest totalna pustka, nada, nic, nie. Więc tu, jak widać, i nasza koncepcja najwyższa kontemplacji jest totalnie porównywalna do buddyjskiej koncepcji, zwłaszcza non-dualności. I teraz przechodzę do tego, gdzie jest Bóg. Bóg jest właśnie w tym elemencie motywacyjnym, czyli w chrześcijaństwie Jezus Chrystus, jego zbawienie w kontekście Pana Boga i całej misji, a w buddyzmie jest to współczucie czy miłująca dobroć. Tu jest w każdej medytacji jest ten element. Nawet jeśli ktoś próbuje w tej świadomości dualnej odepchnąć to, ciągle wraca. Bez tego nie możemy żyć. Także nawet jeśli ja mówię o jakichś tam skupieniach czy coś, na czymkolwiek, czy mindfulnessie, zawsze tam jest ten element motywacyjny, czyli u nas Pan Bóg. Tak w skrócie. Chcesz powiedzieć przez to, tak to trochę próbuję się wczuć w osobę, która bardzo ci dowierza. Chcesz powiedzieć, że w chrześcijaństwie super. Jest Jezus Chrystus, a tam jest inny jakiś Bóg w buddyzmie? Czy coś innego masz na myśli? Nie, to jest filozofia. To jest buddyzm, jest to filozofia albo psychologia. Czy to jest zupełnie inny poziom? U nas jest to Bóg jako osoba, to już nie jest filozofia, nie jakieś tam rzeczy. Owszem, w tym części motywacyjnej jest, my takiego się rozumiemy Pana Jezusa, oddajemy Mu się coś, przeżywamy liturgię i tak dalej, ale to odnosi się do osoby, nie? Ale chcesz powiedzieć w takim razie, że nasz Bóg Jezus Chrystus udziela się także tym osobom, które praktykują medytację w buddyzmie? No, znaczy według mnie jak najbardziej. Znaczy, trochę znam buddyzm i też mam sporo kontaktów z ludźmi z buddyzmu. Buddyzm jest podobny do teologii apofatycznej w kościele katolickim, czyli każde wyobrażenie Boga należy niszczyć, bo ono jest zasłonięciem Pana Boga. Nie? Także tu jakby jest zupełna otwartość. Co to znaczy zupełna otwartość? Otwartość, żeby przyjąć na przykład Pana Boga. Aha, również w buddyzmie, bo buddyzm nie wyobraża sobie żadnego Boga. Tylko wyklucza bożków i oczywiście można powiedzieć, jeśli jest jeden Bóg w naszym rozumieniu, oni na ten temat nie dyskutują. No, oczywiście są szkoły, które tam jest i jakaś filozofia i rodzaj teologii. To jest też, buddyzm jest zróżnicowany, ale oni są bardzo otwarci, nie? Jeśli jest jeden Bóg, jak wierzymy, to jest prosta droga, że oni idą tak, w tą stronę. Bo oni się skupiają na pewnym doświadczeniu, które chcą, do którego starają się nie wprost, ale jednak dotrzeć. Buddyzm mocno też jest przecież zbudowany na refleksji na temat cierpienia, skąd ono się bierze i w jaki sposób należy sobie z nim radzić. I jest wiele różnych technik, które służą tylko redukcji cierpienia. I tam nie ma mowy o tym, czy jest w ogóle Bóg, czy nie ma, tylko stosuje się jakąś technikę, która po prostu ma mi w jakiś sposób pomóc. Tak, tylko żeby uporządkować, to jest właśnie ten czynnik motywacyjny, czy wizualizacja tak zwana, czyli myślenie. U nich jest to też na tym poziomie, nie? Tak, ale jakby wróćmy do chrześcijaństwa i zastanówmy się w ogóle nad samą formą, bo mnie to osobiście też tak mocno zastanawia. Ja długo myślałem o modlitwie jako o spotkaniu z Bogiem i że to, co sobie wyobrażam, to jest spotkanie z Bogiem. I myślę, że wiele osób, które to słuchają teraz, to mają takie wrażenie, że kiedy ja mówię do jakiejś postaci w sobie, którą sobie wyobrażam, to mówię bezpośrednio do Boga.
I co na to ksiądz katolicki? Czy, to, czy ja mówię bezpośrednio do Boga, czy nie? Co na to badania? Jest sześć badań dotyczących modlitwy, chrześcijańskiej modlitwy i medytacji, to jest jedno i to tak dość słabo zrobione, i modlitwie. I z tych badań wynika jednoznacznie, że u chrześcijan aktywacja następuje takich części mózgowych, które odpowiadają za tak zwaną teorię umysłu, czyli jest to zdolność przypisywania stanów mentalnych innej osobie, rozpoznawania, nie? Że ja, to jest taka jedna część, a druga tak zwane... Czy to są neurony lustrzane? O tym te badania mówią? To można coś takiego powiedzieć, tak, bo to jest jeszcze trochę szersze, ale między innymi w to wchodzą, no super, tak, no, jestem szacun dla prowadzącego. I w modlitwie chrześcijańskiej, w rozmyślaniu następuje ta aktywacja, plus ta sieć defaultowa, sieć tak zwana wzbudzeń podstawowych, która jak my sobie siedzimy, relaksujemy się albo sobie gadamy. I wnioski z badań taką jest, że modlitwa prowadzi, ludzie kierują swoją uwagę na swoje myśli i doznania celem wczucia się w Boga. I to niestety może skutkować, że to jest pozorna kontakt z Bogiem. Bo ja się koncentruję na swoich przeżyciach. To znaczy, kiedy na przykład skupiam się na przykład na swoich lękach, bo to bardzo często jest temat, który się często ludziom pojawia, prawda? Ja nawet się jak, czegoś... Tak, nawet jak się skupiam na Bogu, ale motywacją wielu chrześcijan jest lęk przed Bogiem, czy jakieś wyobrażenie. Ja sobie skupiam się na Bogu, to mi się te dwie części uruchamiają, a tak naprawdę ja się skupiam na swoich emocjach, lękach i dlatego może być to pozorny kontakt z Bogiem. Takie pozorny są kontakt badań. Z Bogiem. Dokładnie. Tak naprawdę to ja mam, patrzę tylko na swoje myśli i doznania. To są wyniki badań dotyczących modlitwy i medytacji chrześcijańskiej. Natomiast wszystkie inne techniki medytacyjne pokazują, że oni osłabiają tą koncentrację na sobie, na swoich tych myślach, odczuciach, lękach i przez to otwierają się na Boga. Są wyniki badań neurologicznych prowadzonych. Bardzo ciekawe, czyli wiesz, bo tak myślę teraz, mam podobne wrażenie, że większość osób, które sięga po medytację u nas na pogłębiarce, ale też różne formy medytacji, czy nawet jeżdżą na rekolekcje, różne modlitwy też niektórzy odprawiają, głównie albo jakby duży procent to jest próba załagodzenia bólu, różnego bólu, takiego egzystencjalnego bólu, takiego bólu emocjonalnego, który jest w tym momencie. I wtedy taka osoba, tak jak te badania pokazują, właśnie skupia się na przykład na różańcu, na przykład na medytacji po to, żeby zająć swoje myśli albo żeby w końcu wyprostować te problemy intelektualne, które gdzieś w głowie są, tak? No, czy tu jakby twoje doświadczenie jest takie właśnie personalne. Ja siedzę bardziej w badaniach, ale mogę potwierdzić, że tak może być. Natomiast to jest trochę dość zróżnicowane, ale między innymi coś takiego, jak ty mówisz, tak, to występuje. I teraz takim osobom musimy teraz powiedzieć, że wy się nie spotykacie z Bogiem, tylko że się spotykacie z swoimi myślami i wydaje wam się, że to jest Pan Bóg. No niestety, znaczy, no, tak powiedziałem, tak mówią badania, za wyjątkiem, to dotyczy, powiedzmy, nie wiem ile tam jest, 6 czy 8 tych typów modlitwy, to dotyczy wszystkich typów modlitwy, oprócz modlitwy medytacyjnej chrześcijańskiej, plus tak zwanej modlitwy odpocznienia. Więc dobrze, ale... Natomiast dotyczy modlitwy prośby, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia, zwłaszcza prośby, że tu jest ewidentnie. Natomiast są pewne typy modlitwy chrześcijańskiej, które jednak są bardzo bliskie otwartości na Boga, bardzo bliskie mindfulness. Brzmi to w ogóle super radykalnie. To okazuje się, że dwóch gości się spotkało i mówią, że modlitwa zamyka na Boga, a nie otwiera. Ale do tej pory takie są wyniki do tej pory. Takie są badań wyniki przeprowadzonych do tej pory. Do tej pory.
Brakuje bardzo dużej ilości badań chrześcijańskich i ja zachęcam wszystkich, prowadzę takie badania, też jakby zapowiadam, że my chrześcijanie, jeśli nie poddamy się badaniom, nie opublikujemy kilka tysięcy badań, jesteśmy nikim. Nawet jeśli nie lubimy jogę, buddyzm, mindfulness, jesteśmy zniszczeni, nie ma nas. Nie ma medytacji chrześcijańskiej, nie ma modlitwy w badaniach naukowych. To jest przerażające. To znaczy, postulujesz to, żebyśmy istnieli w świecie naukowym, my jako chrześcijanie potrzebujemy też badać to, w jaki sposób się modlimy. No to jest na pewno postulat pozytywny. Natomiast jeszcze wróćmy, bo wydaje mi się, że to jest całkiem pozytywne, to co mówisz, co na pierwszy rzut oka może bardzo szokować, że nie spotykam się z Bogiem, z dwóch względów, że to jakby, wiesz, ja tak się kiedyś swoje doświadczenie miałem, że tak się dużo modliłem i takie miałem wrażenie, że jestem taki umęczony tym, co robię. No tak. A to jakby nie wprowadzało zmiany gdzieś. Tak. A ta zmiana tak naprawdę powinna się w jakiś sposób pojawić i to mnie mocno zastanowiło, nie? Że jakby tyle modlitw, ja ciągle tak samo myślę, jakby takie miałem wrażenie mielenia, jakiejś ruminacji wewnętrznej swoich przeżyć, a ostatecznie zmiany to nie przynosiło. Natomiast wiemy obaj, że żeby wejść w doświadczenie medytacyjne, trzeba najpierw się spotkać z własnymi myślami, z własnymi potrzebami, z własnymi emocjami, nawet tymi trudnymi, ciężkimi i tak dalej. Więc zakłamaniem. Więc ten etap, kiedy tak jestem ze swoimi myślami, ale nie z Bogiem jeszcze, tylko ze swoimi myślami, to wcale może nie jest taki bezsensowny. Może to jest po prostu zwyczajnie konieczny krok, tylko że problem, że my zostajemy w tym pierwszym kroku. Zazwyczaj. Tak, tak, tak. To znaczy, że nawet jak jesteśmy na najwyższym poziomie medytacyjnym, kontemplacyjnym, mindfulnessowym, i tak nas dobija, jeszcze bardziej nas dobija nasz egoizm, bo więcej go widzimy. Przeraża nas aż. Także to jest skomplikowane, nie? Że rzeczywiście to, co ty mówisz, to, że my widzimy te rzeczy, czy brudzimy się w tych lękach, niszczy, gdzieś tam przetrawiamy, rumieniamy, to jest nawet na najwyższych poziomach, nawet patrząc na dzieła Jana od Krzyża, on to nazywa ciemną nocą, nie? On już w tych stanach to nie wiedział, czy on ma kontakt z Bogiem, czy w ogóle ten Bóg jest, to jest tak przerażające doświadczenie, Wiesz co, ja tak myślę, że niektórzy jak ciebie słuchają i mówią i słyszą, że mówisz o wyższych poziomach i wyższe poziomy niż modlitwa chrześcijańska, ten mindfulness wymieniasz, to niektórzy kipią złością na ciebie w tym momencie teraz, ale... Na pocieszenie mogę powiedzieć chrześcijan. To nie jest tak z nimi źle. Znaczy właśnie mówiłem już na pocieszenie, że ta modlitwa jest medytacyjna i odpocznienia, tak, to jest, są badania. Zaraz o tym porozmawiamy. Tak jest. Natomiast też jeśli ktoś dobrze się rozwija w modlitwie medytacyjnej, chrześcijańskiej w ogóle, nawet jeśli tam wróżanie, co ma jakieś to rozmyślanie, moje obserwacje są takie. Są trzy typy zachowań chrześcijan, no bo ja tam funkcjonuję w tym kościele katolickim raczej systematycznie. Takie, jak jedni się modlą z takim zafascynowaniem, wpatrzeni w obraz, albo wiesz, podczas modlitwy, komunii, no to jest niesamowite, nie? To jest jeden typ przeżywania. On z punktu widzenia psychologicznego jest trochę podejrzany, ale ogólnie jest coś takiego. Drugi typ modlitwy to jest tak, że ludzie tak siedzą na mszy, coś tam robią. Niektórzy jeszcze, żeby się nie nudzić, to odmawiają różaniec na mszy i mają takie strzały oczami. Właśnie jak ktoś wchodzi albo coś przychodzi i taka nienawiść albo zazdrość u nich, to jest drugi typ. A trzeci typ jest taki sam jak ten poprzedni. Nie? Tam są na mszy, sobie rozmyślają, jeszcze różaniec, ale patrzą na wchodzącego, wychodzącego, co uważają, wracają. To jest mindfulness. Czyli jeśli ktoś systematycznie praktykuje modlitwę chrześcijańską, nawet źle, w sensie technicznym, w sensie naukowym, to dochodzi do takiego poziomu właśnie, że zauważanie, puszczanie, wracanie. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, okay. że naturalnie ktoś wchodzi do tego stanu, bo wydaje mi się, że narracja, która jest prowadzona ogólnie, ja widzę, co się w Polsce dzieje,
gdzie indziej nie wiem, jak jest. To jest taka, że trzeba po prostu cały czas trzymać się jednej formy modlitwy i często podkreśla się jakiś lękowy wymiar motywacyjny tej modlitwy, że jeśli nie odmówimy tylu różańcy, czy czegoś, jeśli tam nie zrobimy, no to wtedy będzie katastrofa jakaś. I wtedy podkreśla się, prawda, lęki, produkuje się w ludziach te lęki, a uśmierzeniem na te lęki ma być właśnie ta praktyka. I to jest takie kręcenie się w kółko bardzo mocno i ja nie widzę tutaj jakby takiej perspektywy, którą od niektórych osób można usłyszeć, ale jednak to jest mała grupa osób, które mówią, że okej, ta modlitwa służyła ci przez wiele lat, pomagała ci, doszedłeś do jakiegoś poziomu, teraz potrzebujesz na przykład zająć się modlitwą Jezusową. Więc wiesz, jak naturalnie ktoś tak podąża za narracją religijną, no to głównie słyszy moim zdaniem podbijaniem lęków i to tego naturalnie zaprowadzi do innych form modlitwy, wątpię. No chyba masz rację, już jakby nie siedzę w tym takim duszpasterstwie typowym, ale sobie teraz mi przypomniałeś rzeczywiście w praktyce duszpasterskiej księży. Tak, jest to beszczanie ludzi, oczywiście tylko podkreślanie grzechu. Zresztą tu tak w wypowiedziach tam było parę właśnie tekstów takich super, super, no. Natomiast ja już mówię, o tym nie pamiętam, bo siedzę. Tak, wiesz, ja miałem rozmowę tutaj z Mietkiem Usiakiem, który wprost powiedział, że jakby takie zjawisko ma miejsce, że się podbija poczucie winy, a później się poczucie winy obniża i on to mówi w kategorii praktyki spowiadania. Natomiast wydaje mi się, że przy praktyce religijnej jest bardzo, czy praktyce modlitewnej, zachęcania, promowania, jest bardzo podobny schemat, że my słyszymy wiele takich informacji, że jakby, które nas straszą. Jak się nie będziesz modlił, no to w różnych formach cię piekło dotknie, albo potem po śmierci, albo tu na ziemi już teraz, prawda? Jakby te takie memy, które się pojawiają w internecie przy trumnie w kościele z podpisem nie czekaj, aż cię zaniosą, idź sam, no to jest budowane na lęku, prawda? Tam nie ma takiej informacji, że właśnie praktyka modlitewna, dobrze rozumiana, po prostu cię rozwinie, będziesz człowiekiem głęboko żyjącym, człowiekiem, który rozkwita, który jest uważny na inne osoby, uważny na Boga. Nie? Ten element motywacyjny jest negatywny, niestety, moim zdaniem. Tak, znaczy no, na pewno masz dużą rację, ale to też nie można jakby zrzucać winę na tych, którzy narzucają taki typ modlitwy, stresują. Bo z mojego doświadczenia znowu też również jako spowiednika wynika, że to dużą rolę odgrywają też rodzice. Jeśli rodzice są lękowi, tak. Nauczą, jak dziecko mi się spowiada tam druga, trzecia podstawówki o jakichś tam jakichś grzechach nieczystych. Dawniej jeszcze dopytywałem, teraz już po prostu nie pytam, żeby nie uwrażliwiać, a gdzie dziecko ma jakieś myśli nieskromne, czy cokolwiek na tym ono nie wie, natomiast rodzice wtłoczyli i biedne dziecko spowiada się z takich rzeczy. I to tak bywa, że ja na przykład znam tych rodziców, wiem, jacy są i to dziecko przychodzi, no i potem się rzeczywiście zderza z księżmi przewrażliwionymi. No, oczywiście księża są przewrażliwieni na dziedzinie erotycznej w ogóle, to jest największy grzech i w ogóle przesadzają. Staszku, bo dla jasności, ja nie myślę tylko i wyłącznie o księżach, myślę o wszystkich osobach, które robią przekaz religijny, bo to, co powiedziałeś, jakby pierwszy przekaz jest w takim środowisku, w którym żyjemy, później jest szkoła, później jest takie zwyczajny sposób, w jaki społeczeństwo mówi o religii. I wydaje mi się, że ono tak mówi, bojąc się raczej. Tak, ale to i tak by było w miarę pozytywne, bo tak podejrzewam, żebym nie przesadził, ale około 90% ludzi to są konformiści religijni, a im tam wszystko jedno. Tam idą, tu załatwiają, tu mają znajomego księdza, nawet nie chodzą do kościoła, ale sobie załatwią pogrzeb, ślub. Tam pospowiadają się, coś sobie opowiadają, jakieś tam bzdury księdzu, jakieś tam grzechy i tak idą, pędzą życie do grobu. Będą zbawieni, nie? No bo takie mają mózgi, ale podejrzewam, że większa część ludzi zdecydowana jest taka. Część jest ta wrażliwa,
No i oni mają właśnie te stresy, no i najbiedniejsi są oni, jak jeszcze ich się motywuje właśnie tak, tak pokutniczo, no to wykończy się ich psychicznie, bo to są najbiedniejsi ludzie. No dobrze, i teraz tak, wracając do tematu medytacji, jedną rzecz chciałbym tylko tak zaznaczyć dla osób wrażliwych właśnie, dlatego że w tym świecie religijnym my nauczyliśmy się odbierać osoby, które mówią językiem pobożnym i im ufać, a tym, którzy nie używają języka pobożnego, to im nie dowierzać. I mniej więcej to, co, o czym ty mówisz w doświadczeniu medytacyjnym, to, o czym mówi Roman Groszewski, to jest to samo. Z tym, że wy się bardzo różnicie, jeśli chodzi o język. Romek używa języka duszpasterskiego i pobożnego, a ty używasz języka naukowego, opisującego rzeczywistość z poziomu bez tych słów pobożnych, ale de facto jest to samo. Niesamowite. O! No tak, ja to czuję tak, chyba że jakby jestem w dużym błędzie, ale myślę, że nie będziesz mnie wyprowadzać. Nie, bo nie znam tego gościa, nie, więc nie wiem, jak mówił. Tak. Tutaj trochę się znasz. Nasi słuchacze pogłębiarki tak znają Romka Groszewskiego. I teraz ciebie chciałem zapytać o to, bo Roman jakby to opisywał na bazie mistyków, mówił o oczyszczeniu ego, wychodzeniu z obrazu Boga, prawda? I teraz jesteśmy właśnie w tym punkcie, że ktoś się modli na różańcu, ktoś się modli taką medytacją, że sobie cały czas coś wyobraża, myśli cały czas swoje śledzi i tak dalej. I różne może głosy słyszeć, że którego motywują lękowo albo nielękowo, ale jak możemy mu podpowiedzieć, żeby on z tego kroku, gdzie jest bardzo przy sobie, przy swoich myślach, przy swoich wyobrażeniach, przeszedł do takiej formy, która jest bliżej Boga? Ha, no pytanie bardzo ciężkie. W zależności od poziomu lęku czy zaburzeń, to przy niektórym poziomie lęków czy zaburzeń potrzebna jest pomoc taka profesjonalna, że nie da się wytłumaczyć, bo oni mają takie problemy, no jest ileś tam zaburzeń. No najczęstsze są tak zwane obsesyjno-kompulsyjne. Tak, ale wiesz co, myślę bardziej nie o sytuacjach specyficznych, tylko o takich sytuacjach standardowych, że mamy do czynienia po prostu z normalnym procesem rozwoju. Ktoś już się spotkał ze swoimi myślami. Ktoś już się spotkał ze swoimi emocjami, ktoś już trochę tak potrafi sobie wyobrazić Pana Boga, tak się skupić na Nim. Nie? Cały czas mówimy, że On sobie Go wyobraża teraz. Ale powiedziałeś przed chwilą, że są takie formy modlitwy w chrześcijaństwie, gdzie jestem bliżej Boga niż tych swoich wyobrażeń na Jego temat. Tak, i o to pytam. Dokładnie. Na czym to polega, tak? Jak to zrobić? Jedynie mogę rekomendować strategię mindfulnessu. Mindfulness, a jeszcze dopowiadam, rzeczywiście teraz mi się skojarzyło, to nie jest technika, bo techniką jest te pięć technik, nie? To jest skupienie, rozmyślenie, to wszystko jedno. Mindfulness to jest po pierwsze stan uwagi, zgodnie z definicją Kabat-Zinn-Jong, to jest stan uwagi będącej wynikiem kierowania jej na chwilę obecną w sposób nieoceniający, nieosądzający, tyle to jest. Natomiast medytacja to nie jest żadna technika, czy ani yoga, ani mantra, ani rozmyślanie, ani nic, tylko elastyczne stosowanie technik skupienia na czymś i na otwartym monitorowaniu. Tyle. Jeśli ktoś właśnie dojdzie do takiego poziomu właśnie, że elastycznie stosuje techniki właśnie skupienia na czymkolwiek. Nie? Na brzuchu, na mięśniach brzucha, prawda? Ktoś siada, skupia swoją uwagę na tym, że mu przepona pracuje w prawo, znaczy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Cała moja uwaga w tym jest i ja się uczę tego, żeby przy niej być. To jest jedna z tych technik. Tak, idąc do badań, właściwie to jest najlepsza technika w sensie strategicznym, bo medytacja, jak wszystkie badania pokazują, zaczyna się od ciała. Jeśli my zaczniemy od umysłu, rozmyślania chrześcijańskie i tak dalej, to my wchodzimy w te ciągi ruminacyjne i wchodzimy w swoje lęki, których jest
totalnie ciężko się oderwać. Nie? Dlatego zaczynamy od ciała, wracamy do odczuć ciała czy czegokolwiek innego, a potem wyższy poziom to jest to modlitwy czy coś takiego. Ale podstawą jest zwłaszcza oddech. Oddech, wracamy. Tak. To są wyniki badań. No, można krytykować, nie? Ale uzasadnienie jest tak, że jeśli ja zaczynam od mózgu i koncentruję się na myśleniu, na umyśle, to wejdę w tryb ten tak zwany zombie prędzej czy później. Ruminacja to jest dla tych osób, które jeszcze nie słyszały tego terminu, to jest takie jakby ciągłe przeżuwanie tej samej myśli. Ja mam jeden problem, o którym ciągle myślę, którego... Na przykład rano się budzę, widzę jakiś tak mały setek mam na twarzy, nie? I potem są od razu, a nie wyjdę za mąż, a zawsze miałem do tyłu, coś takiego, jestem brzydka, w ogóle tu mam za dużo tłuszczu. Albo przychodzi jakaś emocja, że na przykład mąż na mnie źle popatrzył i tak potem cały dzień to jakby mi towarzyszy, miele to ciągle. To z tego tak, powodu, powodu. 10 lat, tak, a 10 lat to powiedział, a 5 lat temu, a inny mężczyzna mi to powiedział, a w pracy mi to powiedzieli, to są ruminacje. Tak. I to, to co warto powiedzieć, to jest taki ciąg myślenia, który nie prowadzi do rozwiązania tego problemu. To jest przeżuwanie dla przeżuwania. I to jest ważne jakby w tym momencie, że jak komuś z was na modlitwie coś takiego się dzieje, to należy z tego wyjść. Żeby z tego wyjść, no ja właśnie skupiam się na ciele w ten sposób. Jakby. Ten brzuch to jest moja ulubiona rzecz. Brzuch, albo jak ktoś się skupia na brzuchu i pracującym i zauważa, że nie jest w stanie nie kontrolować go wtedy, to proponuję, żeby skupić się na odczuwaniu tu na ustach albo na nosie. Powietrza, które przepływa ciepłe, zimne. Albo na takim poczuciu, co po prostu w ciele się dzieje. Natomiast, Staszku, ja cię pytam, jak spotkać Boga głębiej, a nie wyobrażenie Boga, a ty mi o mindfulnessie opowiadasz. Gdzie tam ten Bóg? Mindfulness jest właśnie, to, przed chwilą powiedziałem, że to najlepsza strategia, nie technika. Wszystkimi techniki można sobie stosować jakiekolwiek inne, natomiast mindfulness pokazuje, jaka jest najlepsza strategia, czyli koncentruje się na brzuchu, żeby uspokoić troszkę myśli i zauważam właśnie te wszystkie, słyszę, co mówią inni, na przykład na mszy, tak dalej. Zauważam, że odpływam, wchodzę w ruminację i wracam. No dobrze. To jest najlepsza strategia potwierdzona przynajmniej 4000 badań. Ale to są 4000 badań, które potwierdzają to, że stan uważności, o którym mówisz, jest dobry dla człowieka. To mu sprzyja. Ciało i psychice. Tak. A ja pytam o Boga. No właśnie o to chodzi. Że to prowadzi do między innymi, nie, do tak zwanej receptywności, dużo pozytywnych zmian. Jakby badania potwierdzają, że naprawdę, że osoba, która robi taką strategię, nie technikę, bo wszystko jedno, jaką robić, nie? Mamy strategię właśnie, ta delikatna koncentracja plus to otwarte monitorowanie, to on się rozwija pod względem emocjonalnym, umysłowym, immunologicznym, neurologicznym. A jak kogoś to nie interesuje? Jakieś takie... Właśnie, tak, super, niektóre teksty, a po co to w ogóle, i po co te badania, co z tego, że tam jest lepiej? Ktoś jest skupiony na tym, że on wierzy w zbawienie, że jak się odpowiednio na tym Panu Bogu skoncentruje, tak, to zbawienie przyjdzie, no to po co mu neurologiczne badania na temat... Dokładnie, no. W ogóle, po co robić badania, skoro istotny jest kontakt z Bogiem, jak ktoś, niektórzy tam mówili, czy w ogóle jakieś to badania, że ktoś ma cerę lepszą, czy nie wiem, o właśnie na cukrzycę pomaga. Ale to. Istotą jest, że badania, że my możemy mieć super wyobrażenie, że jestem na idealnym szczycie rozwoju duchowego, że wierzę w Boga chrześcijańskiego. To są, bo może być zakłamanie. Nie? Badania neurologiczne jeszcze prowadzone. Badania neurologiczne nie pokazują tego, czy ty masz kontakt z Bogiem, czy nie.
A tak, no bo żadne badania psychologiczne, neurologiczne tego nie pokażą, natomiast pokażą, że moja psychika rozwija się najlepiej pod względem emocjonalnym, poznawczym, zachowania. No i to jest gwarantem rzeczywiście, że ja takiej osobie, która ma pozytywne wskaźniki neurologiczne, psychologiczne, mogę wierzyć. Tak, jest osobą dojrzałą, nie jest zakłamana, ma wgląd w siebie. I po to są badania naukowe, jeśli ktoś nawet ich nie lubi. Nie, ja jestem w stanie w 100% przyjąć, że to jest użyteczne, że w ten sposób można zbadać taki trochę background tego, czy człowiek, no tak jak powiedziałeś, idzie w stronę dojrzałości. No i wiadomo, że jak człowiek jest niedojrzały, no to teraz będzie tego Pana Boga sobie raczej niedojrzale wyobrażał. Jak będzie i też w niedojrzały sposób będzie to przekazywał innym osobom, a osobie, która jest dojrzała, można wierzyć, że ona weźmie pod uwagę na przykład to, że to jest mój wątek prywatny, że jest w stanie zmieścić sobie, że ja tak myślę, a inni nie myślą. Ale wiesz, to jakby cały czas nie mówię o tym realnym Bogu, którego mamy spotkać. Żadne z tych badań nic nie powie na ten temat. Tak. Żadne nauki szczegółowe, czyli fizyka, biologia, neurologia, psychologia nie mówią o Bogu. Nawet jak mówią, to przekraczają swoje uprawnienia, czy jest Bóg, czy nie, absolutnie niedopuszczalne. Mówią o doświadczeniu Boga. Nie? Czyli jak ja doświadczam Boga różnymi sprytnymi technikami badamy. Natomiast czy jest Bóg, jak relacje nawiązuje, to już jest domena filozofii, między innymi teologii, bo ona rzeczy ostateczne bada i stąd no, nauka nie może mówić, nie? Jeśli ktoś mówi na ten temat, znaczy, że to jest kłamcą. Masz doktorat z teologii. Trudno powiedzieć, bo na katedrze psychologii i religii pisałem. Z psychologii i religii. A czujesz się bardziej psychologiem, bardziej teologiem? Już zapomniałem wszystko o teologii, bo się siedzę w badaniach psychologicznych to zdecydowanie no, ponad 20 lat, więc jakby niektóre pojęcia teologiczne już pozapominałem. No dobrze, ale wierzysz w doświadczenie tego, głupio pytać w ogóle coś takiego w Księdze Katolickiej. Wierzysz w coś takiego, że człowiek... Boga, czy wierzę w Boga, tak? Nie, no to raczej nie wątpię, natomiast czy wierzysz w to, że... Niektórzy wątpią. No, każdy ma prawo do swojego zdania. Czy wierzysz w to, że kiedy człowiek siada do medytacji, do modlitwy, to dzieje się coś takiego, że on doświadcza spotkania z Bogiem? No tak, no, te badania, które jakby znam, ewidentnie. Ewidentnie. I to, co tak. Mówisz o tym, że człowiek praktykuje ten mindfulness, który w Kościele katolickim jest tak bardzo nacenzurowany. To czy, no niezbyt, yoga. Mindfulness na razie w Polsce jest tak, że wszyscy udają, że nie ma mindfulness. Na uczelnie wyższe, kliniki. Polska jest jakimś dziwnym krajem. Wszyscy boją się tego pojęcia, nie znają go. Wiesz, to jest jakieś dziwne stanowisko. Nie? Także to nie jest krytykowany mindfulness. Okay, na razie. Chociaż są środowiska, w którym lepiej nie używać tego słowa. Natomiast czy ty właśnie, jakby pytam o twoją wiarę właśnie. Czy ty wierzysz, że człowiek, który praktykuje właśnie te techniki, tę strategię, o którym powiedziałeś, to przy używaniu tego słowa mindfulness, on doświadcza obecności Boga, Jezusa Chrystusa, zbawienia? Tam się to tak. dzieje? Tak jest. Badania pokazują, że po tych wszystkich wskaźnikach neurologicznych, psychologicznych, biologicznych, immunologicznych, wszystkie one wskazują, że takiemu gościowi, który takim gościom, bo to ileś milionów ludzi przebadano, że te wszystkie wskaźniki pokazują tak, że on naprawdę nie skupia się na swoich lękach, potrzebach, ale na tym drugim. Otwiera się. Jest mu lepiej. Ale czy to jest jednoznaczne z doświadczeniem Boga? Nie, niekoniecznie jest mu lepiej, natomiast
otwiera się zdecydowanie również na Boga. Znaczy najbardziej spośród wszystkich technik, które znam, strategii, bo tak, strategii, aha, bo te techniki mogą być wszystkie, nie? Natomiast jeśli stosuje człowiek tą strategię, czyli trochę koncentracji, trochę otwartego monitorowania, tak, to jest, no nie chcę mówić 100% gwarancji, bo chociażby patrząc na środowisko polskie mindfulnessowe, doszło do spięcia strasznego, pojawiły się takie, znaczy były dawno takie dwa guru albo więcej, które wykluczyły innych guru. Jest potężna afera. Tu jest jakby pokazane, że mamy te słabości ludzkie wychodzą nawet jak ktoś rzeczywiście też stosuje tą najlepszą strategię mindfulnessową, ale też może być zakłamany i tak dalej. Także strategia, technika nas też nie obroni przed wszystkim. Nie? No, to więc no tak, ale doświadczenie chrześcijaństwa czy katolicyzmu jest takie same, że osoby, które były praktykujące chrześcijańską modlitwę bardzo głęboko, też nie były wolne od błędów. I ci, których uważamy dzisiaj za wielkie przykłady, no, czyli święci, to są jakby w jakiejś sferze ludzie podani jako przykład, też nie byli wolni od błędów, i to czasami grubych. To jedno drugiego wcale nie wyklucza. To no tak, tak. Zwykło prozaiczne. No to się zgadza. Tak, tak. To dotyczy każdej religii. No jakby to dochodzimy do czegoś takiego ciekawego, że jakby twoje patrzenie mówi o czymś takim, że doświadczenie Boga nie jest zarezerwowane tylko do specjalnych modlitw chrześcijańskich, tylko że w sposób, za pomocą świeckich technik, ale brzmi to, można otworzyć się na doświadczenie Boga. Tak, zwłaszcza jest to zgodne z teologią katolicką, skoro uznajemy, że jest jeden Bóg. To na kogo się otwiera? Ale teologia katolicka mówi, poza Kościołem nie ma zbawienia. Tak, ktoś słusznie tam nawiązał do Ratzingera, właśnie, że tak, nie ma, ale te inne techniki, religie są cenione. U nas jest dokładnie mówiąc pełnia objawienia, czy jak to tam nazywają, natomiast źródła... Nie, pełnia przynależności do Kościoła, to jest chyba z Soboru Watykańskiego II kręgi przynależności do Kościoła, tak, i Kościół jest rozumiany bardzo szeroko, że centrum są katolicy. Pełna prawda ma, a ci mają jakieś tam ziarna prawdy, natomiast z punktu widzenia obecnego my nie potrafimy określić, które prawdy w Kościele katolickim u nich są lepsze, które są gorsze, i doceniony jest strasznie, zwłaszcza u Ratzingera, medytacje buddyjskie, hinduistyczne, które można stosować w dokumencie Ratzingera, jest napisane. Ratzingera czy Benedykta? Bo to będzie miało... Ratzinger, to jest 78 bodajże rok, to sobie zapisane gdzieś. Zaraz wcześniej, nie później, bo w 79 Kabat-Zinn zaczyna mindfulness, natomiast Ratzinger wcześniej ten dokument pisze, czy później jakoś, ale to było takie w pobliżu. I tu jakby tak, jest przyznane, że buddyzm, hinduizm, techniki buddyjskie można stosować w obrębie katolicyzmu, no jeśli nie przyjmuje się założeń filozoficznych, okej, jest to spójne. Natomiast jakby zarzut do dokumentu Ratzingera jest taki, że on nie znał pojęcia mindfulnessu, bo to dopiero raczkował, nie? I teraz trzeba by ten dokument przerobić, bo mindfulness jest to technika świecka, wyzbyta z wszelkich założeń doktrynalnych, filozoficznych, oprócz psychologicznych, i w tym sensie jest, jakby Ratzinger pisał dzisiaj, to powinien powiedzieć, że to jest idealna, nie wiem, Staszku, jak to nazwać. Jakby, no to tak się reklamuje mindfulness, ale w praktyce na kursach mindfulnessu zawsze wystąpi zdjęcie Buddy, zawsze on jest cytowany. Ja spotkałem się nawet z nauczycielką, która mówiła, podkreślając świecki wymiar mindfulnessu, ale mówiła jednocześnie o tym, że być może w przyszłym życiu, czyli odwoływała się do tych filozoficznych, prawda, filozoficznych koncepcji przyszłego życia,
które w buddyzmie występuje. Natomiast... To jest dla mnie przerażające to, co powiedziałeś. Jeśli ktokolwiek twierdzi, że jest nauczycielem mindfulnessu i coś takiego powiedział, to jest totalna dyskwalifikacja, ponieważ od razu wylecieć. Absolutnie niedopuszczalne. Od samego początku mindfulness był traktowany jako świecka praktyka, właściwie stan uwagi. To nie jest technika medytacyjna, muszę podkreślić. Jest to żadna technika, tylko strategia. Jest to stan uwagi, który dochodzimy przez różne techniki i stan uwagi, który powinien być w każdej modlitwie, w każdej medytacji. Nie? Od samego początku tak było. Jeśli ktoś tak twierdzi, odnosi się do Buddy, to po prostu totalna dyskwalifikacja. No tak, no, ale praktyka jest taka, jaka jest. I Wiesz, jakby, szczerze mówiąc, jakby ja nie bardzo osobiście wierzę, że można tak zupełnie mindfulness od buddyzmu oddzielić z tego powodu, że on wyrósł na doświadczenie, jakby, że tak mocno czerpał z buddyzmu. Natomiast jakby nie wydaje mi się, że to jest przeszkoda z drugiej strony. Nie, to jest stan uwagi, ciągle podkreślam. Są wyłapane tylko te dwa elementy, koncentracja plus otwarte monitorowanie. W Polsce podkreśla się ten trzeci element motywacyjny, czyli współczucie. Jestem totalnym przeciwnikiem tego, bo to można zarzucić, że to jest element buddyzmu, ale strasznie uboczny. Tak naprawdę tych istotnych elementów buddyzmu w żadnej technice tej mindfulnessowej się nie stosuje, tylko co ewentualnie taką parodię buddyzmu, czyli współczucie. Buddyzm to jest zupełnie co innego, nie? Więc my nie rozumiemy. To się z Pawłem Hołasem różnicie, gdzie on podkreśla, że współczucia nie można oddzielać od uważności. To jest jedno i to samo. Przez to Hołas mi nie zrobił recenzji drugiej książki. Dobrze, ale zejdźmy na ziemię. Zostawmy te różne techniki. Wracamy do modlitwy. Cały czas rozmawiamy, jesteśmy przy tym wątku, że przedstawiasz taką wizję, że Bóg, Chrystus, no i właśnie to jest moje pytanie. Czy tak jak my Chrystusa rozumiemy Boga, to właśnie to ludzie, tej osoby ludzie doświadczają w czasie tych praktyk, bo ty powiedziałeś, że doświadczają Boga, tak, nie? Ale czy to jest Chrystus? Tak. Chrystus, znaczy Bóg, jeśli my rozumiemy Boga jako jedynego, między innymi to jest Chrystus, Duch Święty, ale to jest Bóg jeden. Więc z punktu widzenia katolickiego nie ma innego wyjścia, jest jeden Bóg. Że to musi być Bóg. Tak. Dobrze, zobacz, ale my teraz w chrześcijaństwie, ile my wysiłku wykonujemy, żeby zrozumieć, jaki ten Chrystus jest, kim On jest. Żeby zrozumieć. No tak, ale wiesz, jakby to osoba, która robi medytacje mindfulnessowe, ona nigdy się nie dowie z medytacji tego, co na przykład wnosi chrześcijaństwo w Ewangelii, mówiąc przebaczaj. No więc... No, tu się nie zgodzę, tam jest współczucie. Osiem te wskazania etyczne, diamentowa droga, pięć przykazań, naprawdę to absolutnie to nie buddyzm, nie o mindfulnessie. Mindfulness, tak, tu są zarzuty, że między innymi zaniedbuje etykę, moralność. Tu zarzucają buddyści tym, którzy uprawiają mindfulness. Tak, przyjęliście współczucie, ale jako sentyment. Ja współczuję wszystkich kocham w ogóle, a kłamie, nie? Etyka. No właśnie. Zanim zacznę praktykowanie, muszę być etyczny. To jest warunek konieczny według buddystów. Także tu jesteśmy bardzo blisko buddyzmu. Zanim zacznę medytowanie, muszę być etyczny. Tak. To jest warunek konieczny. Natomiast rzeczywiście w mindfulnessie, tym świeckim, no, tam ktokolwiek przychodzi, tam te dwa miesiące przejdzie i już jest oświecony. Jeszcze tam rok tam poćwiczy pod kierownictwem, już jest mistrzem wielkim duchowym. No bo wiesz, jakby sama Ewangelia daje takie bardzo jednoznaczne i później cały, wiesz, i katechizm, i cała jest tradycja moralności katolickiej, daje bardzo jasne i wyraźne wskazówki, co należy robić, czego nie należy robić, prawda, jakby co nas charakteryzuje. I teraz wyobrażam sobie osobę, która przechodzi taką drogę,
tradycyjną, ale w domu jest uczona o pewnych zasadach moralnych, szkoła, babcia, dziadek, ksiądz. My w kulturze mamy tego bardzo dużo, tej edukacji. Teraz ta aż osoba, do przesady. Tak, ta osoba, czy chce, czy nie chce, ona ma te informacje. Może się z nimi nie utożsamiać, nie zgadzać, ale wie. Jest zatruta, no? Można powiedzieć wręcz zatruta. Ona nawet jeśli buntuje się, to się buntuje przeciwko 30% tych narzuconych genetycznie wskazań, no a 60 i tak przyjmuje, bo nawet nie jest tego świadom. No ale to jest inny temat. Jakby to zostawmy, natomiast myślę o takiej drodze rozwoju i taka osoba, która właśnie przynajmniej ma wskazówki na moralność, na etyczność, na życie po chrześcijańsku, zaczyna medytować, to nie musi się bać o to, że ona nagle nie medytuje konkretnych wskazań, nie powtarza 10 przykazań, bo ona to głęboko w sobie ma. I taka osoba... Super. Po prostu niech zacznie oddychać, prawda? Rorsch coś takiego mówił, że w pierwszym etapie życia należy nauczyć się granic, a w drugim etapie życia należy się nauczyć wolności. Tak parafrazując jego słowa. Ale jakby coś w tym jest, prawda? Że potrzebujemy najpierw tych granic, a później potrzebujemy tak żyć, żeby nie być z nimi zniewoleni. I jakby praktyka medytacyjna może wyrażać to samo w perspektywie modlitwy chrześcijańskiej, że na początku skupiam się właśnie, powtarzam te 10 przykazań bożych na modlitwie, jak prawda? Zdrowaś Maryjo, Ojcze, wierszyki. Tak. No ale to ma swoją funkcję. A później zaczynam wchodzić w te myśli, które nie są jeszcze Bogiem, to wyobrażenie Boga, które nie są jeszcze Bogiem i dopiero wchodzę w medytację niedyskursywną, w medytację obecności, bo wiem, że Bóg jest obecny cały czas we mnie, ale ta ścieżka wygląda całkiem rozsądnie, tak po kolei. Tak. Absolutnie. Zgadzam się. No i ty robisz taki wyłom w tym całym systemie, bo mówisz, że jak ktoś pomedytuje mindfulness, to też tego samego Boga spotka, a ja się zastanawiam, no ale właśnie jakby co z tymi elementami, jak on spotka Chrystusa, jak on po prostu żyje zupełnie odwrotnie niż ten Chrystus zaproponował. Nie? No trochę też tak jest, że jakby Bóg się nie obraża i nie zostawia człowieka, ale jednocześnie to jakby to też nie jest tak, że możesz w nieskończoność człowieka, z którym żyjesz w domu, zlewać, bo to wszystko ma swoje... Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. No jak skąd, a jak on nie zna, on realizuje, to jest zgodne zresztą z nauką Kościoła katolickiego, on żyje w pewnej kulturze, nie poznał Pana Boga, stara się żyć według tych zasad, jaką ma winę. Nie chodzi o winę, wiesz, tylko chodzi o jakby realne pytanie o realnego Chrystusa. Nie? Wina winą. Możesz nie mieć winy, nie? Tylko ja pytam, czy to doświadczenie tego człowieka, który medytuje mindfulness, jest tym samym, co człowiek, który medytuje chrześcijaństwo. I moim zdaniem, nie powiem twardego sądu, bo ja nie wiem. To czy ja mogę powiedzieć na 99% tak, znając buddyzm, nie, mindfulness to też jakoś tam znam, ale znając buddyzm, te różne szkoły jego, tak, idą w tą stronę. Choć nieświadomie, nie? Choć nie nazywają sobie tego. Dokładnie. Znaczy tam u nich jest ten idea też właściwie Boga jednego, nie? Brahman, Atman, nie? Czyli Bóg, ten wielki, jest tożsamy z tym Bogiem wewnątrz, Atmanem, więc to jest pojęcie abstrakcyjne Pana Boga. Zresztą w Kościele katolickim tak naprawdę od religii żydowskiej było pojęcie abstrakcyjne. To nie jest tam ten Bóg, tamten zielony, czerwony drzewo czy coś. Przecież ta pierwsza rzeźba dwóch archaniołów z pustką. Zobacz, to jest pojęcie od samego początku Boga abstrakcyjnego. A powiedz coś więcej o tym. Dwóch aniołów z pustką. No, na tej skrzyni przymierza 10 przykazań, no to przeciwnych kątach jest dwóch archaniołów z 6 skrzydłami i tam jest Bóg w środku. On nie jest wyobrażony. Pustka. To jest Bóg. Nie Bóg, archanioł, nie Bóg, drzewo, znaczy nie Bóg. Nie pustka, Bóg. Raczej to, że nie da się go opisać, nie da go się Bóg zredagować. Abstrakcyjny, tak. No, tak. Bóg abstrakcyjny, nie konkretny. Czyli już mamy zarzewie. Już u Żydów. Zresztą u Żydów, no i też zakaz robienia wyobrażeń Boga czy kogokolwiek. To był grzech wielki, nie? Więc
Boga nie można sobie wyobrazić. To jest jedyna religia, która walczyła z politeizmem, wyobrażeniem sobie Boga prymitywnym. Czy to typowy buddyzm, można powiedzieć? No tak, bo to, co u nas, jakby teraz to nie jest mocno obecne, prawda? Ale były takie momenty w historii, gdzie teologia apofatyczna, mówiąca o tym, że to nie jest Bóg, to nie jest Bóg, dokładnie, to nie jest Bóg, to jest to samo, co my robimy w medytacji, prawda? Te twoje tak, emocje, to nie jest Pan Bóg, nie? To, że ci się ciepło zrobiło tak, nagle, to nie jest Duch Święty, który tak, przyszedł, nie? W tym momencie. Tak. Chociaż ja wiem, że to dla wielu osób, to co mówię, to może być przykrymi słowami, ale też ja sobie tak myślę, wiesz, czasami, że to, że to, co ja odczuwam, co ja myślę, nie jest Bogiem, to nie znaczy, że gdzieś dalej za tym nie stoi Bóg. On nie jest inspiratorem pewnych rzeczy, nie? Dokładnie. To, że na przykład te moje myśli to nie jest Pan Bóg, to jeszcze nie znaczy, że On nie istnieje. Nie? Dokładnie. No i też nie jest to samo to myślenie apofatyczne, krytyczne, bo również mindfulness jest też to pozytywne myślenie. Wszystkie techniki, które się stosuje do leczenia, tak zwane interwencje, to też jest tak zwana psychoedukacja, ta mądrość. I w buddyzmie też jest właśnie uczenie mądrości, że to, że ty jesteś na jakimś tam poziomie, umiesz techniki stosować, mistrz mówi, że jest okej, a musisz być jeszcze mądry, znać naukę Buddy, umieć to obronić i być jeszcze twardy psychicznie, bo jest tak zwana dysputa monastyczna, że każdego gościa biorą na środek, otaczają go wszyscy tam uczniowie i niszczą go po prostu. On ma udowodnić, że nie tylko zna naukę Buddy, ale umie w stresie obronić tego. I on na przykład robi chwilę przerwy albo się pląta, po prostu wszyscy gwiżdżą na niego, wyśmiewają go, plują na niego. Więc to jest tak stresujące doświadczenie, że właśnie oprócz właśnie tej strategii apofatycznej, czy to nie Bóg, to nie, nie, a jeszcze człowiek musi mieć mądrość. Mądrość plus jeszcze twardość psychiczną. Więc to jest skomplikowane. Wiesz co, mówimy o takiej, jakby o technice. Ciekawa rzecz w ogóle w tej rozmowie wyszła, że w samej medytacji realizujemy to, co w historii zostało zaproponowane już właśnie u Żydów, to pojęcie. I my teraz z takiego masowego doświadczenia przenosimy to na nasze osobiste, żeby u nas, w nas też ten proces niewyobrażenia sobie Boga zaszedł, tak? Tak, przerwę ci, bo właśnie bo tu jest to fajne mi się przejście nasunęło, nie? Że Żydzi mieli właśnie takie abstrakcyjne pojęcie Boga, a myśmy w chrześcijaństwie przestali mieć abstrakcyjne, bo przyszedł Jezus, który tak, wybił totalnie, nie? Jezus nie medytował. Jezus kazał mówić Ojcze Nasz. Nie? O, tam ktoś pytał, czy medytował, jest to pytanie. Oj. No, co? Oni go prosili, naucz się mówić, nie? Czy dokładnie on tak mówił, czy to jest skomplikowana interpretacja, to by trzeba... No powiedz coś więcej. To jest to nie, że Pan Jezus niewiele rzeczy mówił, natomiast go tam on reagował konkretnie. Oni go, patrząc na niego, jak on się modli, widzieli coś ciekawego. I modlitwa Jezusa polegała na tym, że wychodził sam na pustynię i wchodził w pustkę i ciszę. Co się w jego głowie działo, nie wiemy. Dokładnie. Dokładnie. Znając natomiast jego życie, jak potrafił się zachowywać trzeźwo w różnych sytuacjach, jak przeżywał to skazanie, w ogóle tą beznadziejną sytuację, wszyscy się od niego odwrócili. Nie? To na pewno można powiedzieć, że był nie tylko człowiekiem bardzo wrażliwym, ale odpornym psychicznie. I tu jakby idąc do badania nad mindfulnessem, pokazują to samo, nie? Że mindfulness prowadzi do właśnie tej niesamowitej wrażliwości. On widział, że ktoś wyszedł na drzewo, że ktoś tam był jakiś biedny gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam klęczał. On to widział, nie? Normalni ludzie nie widzą. Można po Jezusie powiedzieć, był strasznie wrażliwym człowiekiem. Plus odpornym. I bardzo wrażliwy, bo jak ty krew, pot, to jak się modlił, to krew czy coś tam mu wychodziła. Czyli po prostu był przerażony tym cierpieniem, nie? A
takie zmiany były somatyczne, a równocześnie potrafił dzielnie stawić czoła i wytrzymać tą psychikę. Matka cierpi, wszystko przerąbane. Uczniowie przestają wierzyć w ogóle w niego, no bo przegrał. Strach. No ale nie możemy powiedzieć, że Jezus praktykował mindfulness. Raczej, że w jakiś sposób modlił się i modlił się w taki sposób, że ta modlitwa dawała mu ten efekt, o którym teraz mówisz. Tak, i uczniowie widzieli, że coś niesamowitego jest, nie? Bo u Żydów normalna była modlitwa, to wiadomo, te tam coś tam gadania, nie? Przy ścianie płaczu, co widzimy, powtarzanie, kiwanie się, nie? A tutaj Pan Jezus coś innego robił. Była jakaś inna modlitwa. Jakaś inna modlitwa i to jest bardzo ciekawe to, o czym wcześniej mówiłeś, że zwracając uwagę na to, w jaki sposób, jaki efekt daje modlitwa, taka prośby tylko, to ona nie jest zbliżona do postawy Jezusa, a praktyki medytacyjne dają ten efekt, które właśnie widzimy u Jezusa. No ale pytanie, dlaczego on powiedział, kiedy uczniowie go zapytali, jak się modlić, to on nie powiedział skup uwagę na oddechu, powiedział mu w Ojcze Nasz. Nie wiem. Natomiast jakby, ale to była inicjatywa wyszła od uczniów, nie? Nie on im powiedział, tak. Widocznie, znaczy to widać, że się on wkurzał, nie no, jakie to są tłuki, uczniowie, ile musiałem tłuc, o coś im mówi, a ci w ogóle nie, a to już nie mówiąc o tych innych ludziach, którzy go nienawidzili, w ogóle chcieli go tylko uwalić. Co to mi powiedział na ich poziomie rybaków, nie, to można powiedzieć fizycznych ludzi, to nie jest zarzut, nie, bo to już są ludzie wspaniali. No powiedział na ich poziomie, zresztą on sam mówił, że mówi w przypowieściach, żeby idioci tak naprawdę zrozumieli, nie, wam jest dane i tak uczą więcej. Nie? Więc to tu bym się nie czepiał, Ojcze Nasz, samego, natomiast rzeczywiście na osobę Jezusa Chrystusa, właśnie tą jego niesamowitą wrażliwość, to odchodzenie rzeczywiście to, co powiedziałeś. Kiedy się robi taką medytację, gdy się wyobraża tą postać i bierze się te przymioty, które są opisane, to jest bardzo pociągająca postać. Chciałoby się być takim jak on, nie? To na przykład, w jakim sensie? No w takim sensie, jakby to, co powiedziałeś, że to jest człowiek wrażliwy, który widzi potrzeby innych osób i uwrażliwia też innych. To była też tak, natomiast potrzeby. Pytam, jak ktoś sobie wyobraża, ktoś to się modli, jak sobie wyobraża tego Pana Jezusa? Na przykład? No na przykład bierze scenę ewangeliczną. Bierze... Okej. Teraz rozumiem. Wyobraża sobie, wiesz, ten wesele w Kanie, jest dużo osób, które się tam bawią, no i jest w pewnym momencie Jezus, który właśnie, dokładnie to jest to, widzi potrzeby ludzi, prawda? Ja sobie to wyobrażam, kontempluję tę postać i to trochę, wiesz, ciągnę wtedy tym, nie? Tak. A już się zaniepokoiłem, co się wesele, impreza, do czego to wyobrażenie prowadzi? No, można popłynąć, to prawda. No. I to jest jedna z takich form, którą ludzie lubią często, bo ona jest taka właśnie, że pozwalam nasiąkać sobie wartościami właśnie, które niesie osoba Chrystusa, ale... Sobie nastroju. No tak. No a jak rozpoznać, które jest które? To już każdy człowiek powinien sobie patrzeć, nie? Oczywiście, że na pewnym etapie, jak to ktoś potwierdził w tekście, że właśnie fajnie, rzeczywiście jest pewien etap. To nie jest źle, że on idzie na takim poziomie tam przyjemnościowym, chodzi do Dominikanów, gdzie się fajnie śpiewa, na te grupy, modlitwy spontaniczne, charyzmatyczne. Fajnie, tylko większość wyrasta z tego, nie? No bo to po prostu, no, to są emocje, nie? Wszyscy fachowcy od mistycyzmu chrześcijańskiego, katolickiego, buddyzmu to przestrzegają. To nie to. No ale skoro ustaliliśmy, że ty wierzysz, że Pan Bóg doświadcza, udziela się człowiekowi, człowiek doświadcza Boga w czasie tych medytacji, to czy człowiek, który ma taką intencję,
że jego intencją jest spotkać się z Bogiem, doświadczyć Go jakoś, to on powinien myśleć w czasie medytacji o Bogu? To mu pomoże? Czy obserwować trzeźwo siebie, jak on to czuje, no to jakby ratunkiem w kościele katolickim jest ta spowiedź, jakieś kierownictwo duchowe, że jak będzie człowiek tak kontrolował w miarę przy pomocy różnych tam rzeczy, to okej, nie? Natomiast jeśli zauważy, że no jednak albo się już nudzi na tym, bo to dojdzie do poziomu nudności, albo załapie rzeczywiście, że no, że to, no, to takie no, dzieci nadań, no to wtedy przychodzi pewien etap, że trzeba no, przejść na wyższy poziom. No jakiś inny, nie? Czyli, aha, jeszcze jedno, nie? Bo to zazwyczaj w kościele katolickim wyobrażane jest tak, modlitwa to klęczy. A to jest totalny błąd. Nie? I jaki jest tam w kościele, prawda? Albo... Pokutuje, jeśli pokutuje, nie? Rzeczywiście się klęczy. No bo jak klęczę, no to nie mogę się skupić, nie mogę niczego robić. Nie? Jest czas pokuty, ale jest czas wesela, radości, jak zresztą Pan Jezus mówi. Dlaczego nie bościcie? A, przyjdzie taki czas, żeby nie skupić. Modlitwa to nie jest klęczenie, nie jest pokutowanie. Modlitwa to? No, wesele, jak wspominałeś, radość w modlitwie spontanicznej. No, czuję. Czuję radość, nie? Jestem na weselu, czuję radość weselnika. Smakuję chleb, piję herbatę. Mówisz nie o tym, żeby to sobie wyobrażać, tylko że wszystkie takie elementy... Dokładnie. Smakować. Bo jak zaczynam sobie już wyobrażać, to już to jest taka znowu ruminacja smaku. Po prostu jestem, nie? Ale w wyobraźni, czy mówisz o tym, że mam nie, tutaj kawę? Czuciu. Tak i czuję. I tyle. I to jest modlitwa? Koniec. Tak. Wyższy poziom modlitwy. Nie, no prawdą też jest to, że mistycy katolicy, chrześcijańska nauka mówi o nierozdzielaniu sakrum od profanum. Że Bóg nie jest zamknięty w tabernakulum. Że my potrzebujemy owszem takiego dedykowanego czasu na to, żeby być z Bogiem w jakiś sposób. Potrzebujemy tego i nikt tego nie podważa, że Bóg jest obecny w Eucharystii, ale że brzmi tak, to radykalnie. Tak. Super to powiedzieć o Eucharystii. Eucharystia to jest zupełnie co innego. Tam jest Bóg prawdziwy, nie? No tak ludzie myślą, że tam jest prawdziwy, a jak pije herbatę, to nie, nie? Że tam jest Bóg, a tu go nie ma. Nie? A tylko tam jest na innym poziomie, nie? Tam jest Bóg prawdziwy, no. A tu w sensie zupełnie innym, nie? Ale i jeden, i drugi jest prawdziwy. No ja wiem, że to jakby, no. Jakby tak brzmi to dziwnie, że łatwiej jest pomyśleć w taki sposób, że Bóg jest w kościele i na modlitwie, a tutaj to mam po prostu, życie jest, nie? Allah w nocy nie patrzy. I... No na przykład, nie? Albo co ja nie lubię na mszy, jak księża robią, nie? Jakieś, pomijam wstępy jakieś tam. A jeszcze pomódlmy się za to, nie? A jeszcze pomódlmy się, a jeszcze ostatnio u nas przychodzi do Michała Archanioła taka wredna modlitwa chamska. Ja tego nie odmawiam, nie, ale tam jestem beszta mnie jeden gościu. Znienawidziło cię teraz pół ludzi, którzy cię słuchało. Trudno. Tak mówię o swoim uczuciach. Wszystko, co do tej pory powiedziałeś, przykreśliłeś. O kurde, no trudno. A mówię o swoich uczuciach. Nie? Właśnie nie lubię strasznie tych dodatków. Że tu msza niby najważniejsza, a jeszcze pomodlimy się, jakby ja tak. Przed chwilą przyjęliśmy Eucharystię i mówi się o tym, że to jest najlepsze, co możemy zrobić najgłębsze, a jeśli nie odmówimy dodatkowej modlitwy, no to nieważne, diabeł nas zje. Dokładnie. To prawda jest. Jeszcze tam uwagi niektóre się pojawiły, że ta modlitwa kontemplatywna się pojawia, czyli chwilę ciszy w mszy, też tego nienawidzę, nie? Msza to jest akcja. Medytować, ciszę możemy kiedy indziej. Dawniej w kościele katolickim polskim było odmówić mszę, mam odmówić mszę, a nie kontemplować. Nie? Ja mówię, jestem osobiście przeciwnikiem. Tu odrabiam pewne zadanie, bo istotnie jest Bóg, a nie moje tam myśli czy cokolwiek innego. Teraz przychodzi czas na modlitwę, mogę po mszy się pomodlić. Mogę siedzieć nawet 5 godzin, nie ma problemu. Znaczy mówię tu, ja jestem strasznie, zwłaszcza jak księża robią chwilę przerwy po kazaniu. Powiedział jakieś głupie kazanie, wszyscy myślą.
To załamka po prostu. Dobrze, nie mówmy o księżach, mówmy o modlitwie. Cały czas to, co mnie interesuje, to jest zrobienie tego kroku w głąb, kroku do przodu. Jeśli kogoś jeszcze nie zniechęciłeś do tego, co mówiłeś do tej pory, to jest, bo trochę Franz Jalicz, jezuita i współczesny jeden z większych autorytetów w dziedzinie duchowości, mówi o czterech etapach życia duchowego i on to, o czym mówimy, opisuje też językiem bardziej religijnym, mówiąc właśnie, że pierwszy etap życia religijnego to jest zwracanie się do Boga, traktowanie Go w sposób magiczny, ale to jest konieczny etap i wszyscy go przeszliśmy, nawet jeśli mamy go za sobą i patrzymy trochę z ignorancją może na to, to wszyscy też się w pieluchach chowaliśmy kiedyś. Potem są następne etapy. I chyba trzeci etap to jest wejście w to doświadczenie kontemplatywne i on tam jednym z takich charakterystycznych elementów, który mówi, że zwróć na to uwagę, bo być może jesteś zapraszany do tego etapu, to jest to, że inne formy modlitwy cię nie karmią, a cokolwiek to znaczy nie karmią, prawda, że nie chodzi też o to, żeby poprawiać sobie nastrój. Dokładnie. Ale one nam coś dają. Jakby ty swoim językiem, co byś podpowiedział takim osobom, żeby tak, wiesz, zarysować, że to w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, to nie znaczy, że zawsze w nim będziemy, nie? Albo może ktoś jest pomiędzy szczebelkami. Po czym poznać? Znaczy to już jakby każdy musi sam ocenić się, trochę wcześniej mówiłem, nie? Że tu z zewnątrz. No, ja oferuję testy przygotowane na przykład na swojej stronie, które mogą być pewnym wskaźnikiem, nie? Poziomu religijnego? Tak, różnych tam, z poziomu zaawansowania w medytacji, dojrzałości, zaburzeń, zaawansowania w medytacji, powiązania doświadczeń mistycznych z lękami. Są różne rzeczy, są, to tak można badać mózg, nie? Ale to już jest dość drugą. Dość dużo kosztuje, ale można te, co ja chyba pokazywałem, to urządzonko małe, tam prawie 1000 zł, to są pewne takie metody. Do badania głowy w czasie medytacji. Dla mnie to jest lekko zabawne, ale... Ale no, moje doświadczenie, ja to stosuję na ludziach już tam sporo lat i to jest takie komercyjne urządzonko, ale to, co doświadczam z ludźmi, nie, że pytam ich zawsze, kiedy było dobrze, na początku, w środku czy na końcu, podczas medytacji. I zazwyczaj jest, jeśli myśleli, że na początku jest super, wskaźnik pokazał, że jest odwrotnie. A kiedy myśleli, że jest gorzej, wskaźniki pokazały, że jest dobrze. I ja to powtarzam, im medytacja, im gorzej, tym lepiej. Im gorzej odczuwam, tym lepiej. I te wskaźniki pokazują. I to jest niesamowite, że po prostu my źle interpretujemy to, co doświadczamy podczas medytacji. Nie? Jest to tak skomplikowany proces, że no potrzeba jakichś narzędzi. Modlić się warto? No bo to ja tym tylko się zajmuję w życiu, od urodzenia. Chciałem, żeby to wybrzmiało na koniec jednak przy tych wszystkich rzeczach, które brzmią może w taki sposób, no właśnie, niereligijne, ale tak naprawdę traktują o doświadczeniu Pana Boga. Jeśli kogoś z Was to mogło zainspirować, to bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Ze Staszkiem spotkamy się na pewno tutaj jeszcze nie raz, więc piszcie wszystkie komentarze i to, z czym się nie zgadzacie. Po prostu będziemy się starali robić to, co do tej pory, czyli przeczytamy te komentarze, postaramy się odpowiedzieć. To, co tutaj Staszek proponuje, też nie trzeba uważać, jakby możesz to wziąć, jeśli ci to pomaga, jeśli nie, to nie. Cała pogłębiarka też tak działa. Jeśli ci to pomaga, dokładnie, korzystaj. Jeśli denerwuje cię to, co ja mówię, to możesz to wyłączyć, nie? Bo to tak jest, nie? Że nie jestem też ideałem, jestem normalnym człowiekiem i to zakończę tym, że patrzcie na ludzi medytujących. Nie? Patrzcie też na ludzi, którzy wystąpili w pogłębiarce. Niektórzy są gwiazdorami, a niektórzy są bardzo szczerzy. Tutaj Daniel, no to mogę powiedzieć komplement dla ciebie. Nie? Odbijasz mój narcyzm, brawo. No, to nie, powiedzmy, to nie jest
wiesz, na pewno ja nie jestem typem, który się tam publizuje czy coś, ale właśnie mówię dla ludzi, że ludzie medytujący są naprawdę, są tacy normalni, nie? A niektórzy No tak. Patrzeć. Zachęcam też. Niedługo na naszej pogłębiarce się pojawią badania Staszka, w których będzie można wziąć udział i to jest dosyć ważne, żeby pokazać też światu, całemu światu, że medytacje chrześcijańskie mają dobry efekt, nie tylko dobry efekt dają medytacje buddystyczne czy mindfulnessowe. To jest takie trochę wyzwanie dla nas w ogóle. Tak. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Ja już mam gdzieś 1000 osób, tam chrześcijan, nie wiem, jest chyba tam 200 czy 300 i w niektórych wskaźnikach rzeczywiście chrześcijanie wychodzą lepiej. O, proszę. Tak? A nie tylko mindfulness. Nie. Zapisać trzeba to. I Festiwal Głębi. Proszę Państwa, ze Staszkiem spotkamy się na Festiwalu Głębi. Jeśli wszystko się dobrze uda, będzie można z nim wprost porozmawiać, wypić kawę i zadać pytanie, porozmawiać o wątpliwościach. Więc mówimy do zobaczenia.